Siemanko YouTube, dzień dobry, słuchajcie, po raz kolejny to powiem, ale jesteśmy oficjalnie rozpieszczani, jeżeli chodzi o strategie turowe, nieturowe i tym podobne. Cywilizacja 7, który premiera ma miejsce już w lutym, Ara Historyta Untold, która już miała swoją premierę, nowy dodatek do Age of Wonders 4, znaczy dodatek kilka dodatków, w sumie mamy cały Expansion Pass, Heroes of Might and Magic, Olden Era i do całej tej piąteczki, złota piątka, dochodzi jeszcze Zephon, czyli nowa gra, twórców Warhammer 000: Gladius, której premiera jest bodajże w listopadzie 8 listopada. Jeżeli mnie pamięć nie myli i się temu troszeczkę przyjrzymy bliżej, bo ja to jakoś totalnie olałem. The Cyberpunk post Apokalyptic Apocalypse strategy game with Unit combat and city building. To jest na podstawie jakiegoś demka z Steamie, który mnie totalnie ominął. Jaki cały niestety tytuł jedziemy. The first reason you should try out the demo of Zephon is the fantastic turn-based combat system that is the hallmark of the talent developers at mm. Proxy Studios who created the Warhammer 40,000, tak, no, which has reached not troszeczkę jak już zobaczyłem, że Zephon przeczytałem co i kogo i tak dalej, ale jeszcze nic takiej rzeczy bardziej się nie przyglądałem, ale to co widać. And nothing but glowing reviews jeżeli... for over 5 years. They have managed... o na tym na przykład z jeżeli graliście w warhammera 40k yy, gladiusa no to, to cały ten tele wydawał się jaki cały ten user interface wydawał się bardzo podobny bo to na pierwszy rzut oka wygląda jak kalka yy, gladiusa i teraz pytanie nowe ip studio które zrobiło yy, warhammerka Warhammer miał premierę w 2018 roku chyba albo 2019, i te dodatki tak wychodziły w sumie po roku i teraz ciekawe czy chłopaki nie dostali licencji lub licencja była droga, bo też może tak być i wzięli się za nowe IP, jednak to wygląda bardzo podobnie, no oprócz jednostek oczywiście, no tam mamy Space Mariny, Chaos Mariny i tak dalej, nie? a tutaj jakieś totalnie, totalnie inne. To Let's transfer see. everything they created there and even add new okay. combat mechanics into the totally new and original IP, which is set in a near future cyberpunk post-apocalypse on Earth after an alien invasion, which was partially stopped by an AI whose motives still remain unknown. Okay. Not only do you have the standard system of attack, counterattack, fine bonuses. Fine, zdobion model tego robota. Ale są też jednostki, które mogą transportować innych, używać różnych typów broni, zależnie od rozmiaru walki, tak samo jak... W sensie, w zależności od odległości naszego oddziału, czy naszej jednostki od przeciwnika, to atak jest wykonywany y, totalnie inaczej. Tutaj widzimy jakieś buffy, debuffy, dużo tego, tu będzie chyba bardzo dużo... Y, Czytania, i mam nadzieję, że ten user interface będzie bardzo czytelny i przejrzysty z tym wszystkim. Bohaterowie! Nie no. kurwa, mać! Zajebiście! Ej, i ja! Czy można? Można bohaterów normalnie sobie do strategii 4x wrzucić, no można że tutaj widzimy jakieś inwentory jest pewnie jakieś itemy tam sobie będziemy chować, no ekstrazystyczne HP. Kolejne poziomy, punkty, które możesz... Do not just get more no HP up, 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 but also points, which you can use to improve several -e. abilities they can use. Like adding cover, improved accuracy plasyfka, or morale cover. of nearby units, and even a powerful okay, no, no, bombardment okay. ability at higher levels, okay. regular units, okay. and even up. ...powerful bombard bombardment, jak jakiś ultimate, required level 6, deals damage, k okay. large splash. Ciekawe, czy jakaś taka nuka wtedy być na przykład leciała sobie zniebać coś w tym desce, mam nadzieję, że to będzie wizualnie. ...at higher levels. Regular units also level up as they defeat Kani enemies and earn XP points. The second reason to play Zephon are the absolutely stu... Kurwa, tak jak... Tak jest tutaj naćpane tego wszystkiego nie i boję się o czytelność tak szczerze, no ale to dopiero się okaże po tym, a to jest bardzo podobne do tego Gladiuska naszego tak czy inaczej i w sumie powiem jak te malinki sobie tak stoją, te pojazdy sobie tutaj Choding tak śmigają. Dobra to trzymajcie się, ale kojarzy mi się to bardzo, nie wiem dlaczego, ale z, z Civilization Beyond Earth niestety. <grym> Ale to, to dobrze o tym nie świadczy, to, to nie jest dobre porównanie. You will locate caches of rewards, capture outposts for buffs, find natural and artificial hazards along okay. with special phenomena as, as well as natural enemies and hostile enemies. Natural okay, life I, forms. No? There are flesh trees, microchip factories, traveling sandstorms, erupting volcanoes, and many more, all with special bonuses and negative stats you uh -huh. will have to learn to work and travel around. The violent wildlife, like mutated animals, can hide in cliffsides, ruins, and deformed woodland. And if you go far enough, you will even find NPC factions to fight and conquer or make to a to deal spoko. with. To spokojnie. This is where the diplomacy system comes in, but you won't get too much use out of it in the demo and a small map with a. Taki no na tle tego do czego jesteśmy przyzwyczajeni już przy civcze albo przy na przykład Arze historian to, no to ten ekran dyplomacji taki. Bo wnioskuję, że to jest ekran dyplomacji, taki kurde, nie wiem, oldschoolowy, to inny taki. ...a few NPCs to deal with. The third reason to enjoy this game is the city building and development. You start with a tech unit, which has the ability to construct roads okay. and cities. Once you pick a desirable tile, you build your city and headquarters and... Tak, nie wiem, ja tu wam na chwilę zniknę, zobacz, nie wiem czy graliście w Gladiusa, ale to UI to jest prawie 1 do 1. I też zakładacie sobie miasto na jednym heksie, inżynierami tutaj w tym wypadku, prawda? I to, co Wy posiadacie, to jest tylko i wyłącznie jeden heks tego miasta. Nie macie, że tego wiecie, jakiejś granicy czy czegoś. Dopiero macie tutaj takie specjalne ikonki, którymi możecie sobie odblokowywać heksy, przyjmować, żeby z nich potem korzystać. Czyli to jest właśnie delikatnie. To, o czym mówiłem w poprzednim filmie, znaczy w ostatnim filmie, de facto, z yy, cywilizacji 7, pomiędzy, różnica pomiędzy miastami a osadami, yy, że do Civki 7 oni poniekąd podobny system do tego implementują. I tu jest, widzę to samo. Przejmujecie sobie heksa, tak? I potem na tym heksie możecie postawić jakiś budynek. Na przykład, nie wiem, tutaj to jest, nie wiem co to są za budynki, ale to, a zasłaniam to nieźle, to jest jakaś, na pewno jakaś, jakieś baraki i tak przynajmniej wygląda, że z tego będziemy sobie oddziały mogli produkować. I na tym przyjętym heksie możecie postawić wybudowanie tego budynku i potem do tego budynku możecie jeszcze coś w środku postawić. Tam pewnie każdy heks będzie miał określoną ilość budynków, na jednym heksie ile będzie mogło stać. Mam takie zasadzie. No i w Cywilizacji 7 zrobili bardzo podobną rzecz, że możecie mieć... Budynek to jest dystrykt, no, w tym um, budynku, w tym dystrykcie możecie jeszcze jeden postawić budynki, czyli dwie, bu, dwa budynki na jednym heksie tam jest takie ograniczenie, tutaj chyba być można mieć nawet i trzy. Start expanding tile by tile and turn by turn and spend many types of resources starting with the mundane like minerals, food and power. to more exotic ones like Chips or Algae. Baraki. New buildings are constructed here, but they share the build queue with the city's expansion and forest removal jobs. No, no, that's All that's the that different I'm natural going. and that unnatural map is. elements come into play here, as they boost different production buildings you can build on these tiles, okay. and most will accept more than one building. These also consume some resources and will generate others, so there is a whole balancing act to follow when adding new mm -hmm. buildings to the city. Oh, this a is also guarded by its headquarters with missiles and walls. The fourth reason I want to give you for playing Zafan is the tech tree, divided into 10 tiers, which isn't just about advancement through 150 different technologies, but also about choosing a path to change. You might oh? want to keep your humanity intact, but you will lose access to many units and abilities the other two paths, voice and cyber, will unlock for you. They are asymmetric but also not mutually exclusive, and as they require different resources, oh. mixing is more difficult. Niezależnie od tego jaką sobie tam, nie wiem jakie są tam w sumie jeszcze cywilizacje i rasy, niezależnie od tego kogo sobie wybierzemy, no tutaj z tego co on powiedział to w że są jacyś ludzie, są jakieś, jakieś tam AI i nie wiem co tam jeszcze było powiedziane, ale niezależnie od tego, których sobie wybierzemy, nie jesteśmy ograniczeni jeżeli chodzi o technologię, tylko znaczy asymetryczny, no nie mamy z góry ustalonego tego, że jak gramy ludźmi to musimy sobie badać tylko technologię ludzi, tak? Tylko możemy sobie zboczyć z tej ścieżki, tylko sobie wtedy coś tam poblokujemy, ale odblokujemy coś innego. No całkiem spokojna papier, co się wydaje. but also more rewarding. Some tech unlocks new buildings and units, other bonuses to resource production, and some give you totally new weapons to Granaty? use by your units in battle. Oh, kurwa. The fifth, and some give you totally new weapons to use by your donate. units in battle. Trzeba <laughs> no, ten wynik tak, wybuch takich chujowych, trochę. to tytarda, korsa, szucody. The fifth and final reason for playing is the wealth of choices, which come up as you play, both randomly and due to specific events. Here okay. you are presented with potential choices, whose exact effects on your faction you won't be able to see until you make a choice. They aren't black and white or good and evil, they are just opportunities for you to pick and live with the consequences. takie właśnie powinny być, że nie powinny być za jedynka, se szare lub białe, tylko powinny być takie na szare, coś jak wiedźmińskie wybory, nie? possible to pick which have any effect positive or negative. I hope you enjoyed the showcase okay, of the version which will be available on Steam from August 3rd to August 10th. Link is in the description for more turn based games. Check out the card on the screen. No. Thank you for watching and happy game. Okej. Okay. To szczerze, to te dynamiczne eventy no to są takie takie no no czy to już standard mi się wydaje, nie? Praktycznie w każdym tym to umieszczają. W Civ 7 też będą zresztą. No ale ciekawie się zapowiada bardzo. Jestem zadowolony, że coraz więcej gier 4X powstaje. No bo była posłucha. To w killerem nie będzie, nawet nie próbuje być, widać. Nawet uważam, że jeżeli ktoś robi 4X, to nie powinien próbować rywalizować albo być killerem cywilizacji, no bo to jest raczej nie do wykonania. Tak samo jak nie do wykonania jest robienie killera World of Warcraft, w których też była cała masa, prawda? To, to jest bardzo podobna historia, ale można stworzyć 4X, który będzie no, kopulował to złe słowo, ale będzie szedł. Na równi, czy będzie miał swoją własną i nie będą się nawzajem gryźć i wykluczać te dwie produkcje, prawda? Tak jak na przykład mamy zajebistego, zajebistego Age of Wonders 4. Słuchajcie, jeżeli nie graliście, to ja Wam całego serducha polecam. Jest to 4X, tylko jest jakby w świecie fantazja. Tutaj zapowiada się, że będziemy mieć 4XA. Kurwa, trzymam kciuki, że będziemy mieć 4XA, który będzie zajebistym takim cyberpunkowym, sci-fi'em, wiecie, osadzony w przyszłości na 100%. Przetestujemy sobie tą grę w dniu premiery, także tego możecie być pewni, jakieś tam więcej takich Let's Play też na kanale się pojawi. Jak tylko będę miał troszeczkę, troszeczkę więcej czasu czy już niedługo. Dobra, tyle ode mnie w tym materiale. Jeżeli się podobało, no to lajk like lub łapka w górę, subskrypcja, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Dajcie znać w komentarzu, czy słyszeliście o Zephonie lub czy czekacie na zefona. I do za usłyszenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.